Dzień dobry, proszę Państwa. Znajdujemy się na rynku w Kielcach, gdzie mimo złej pogody trwają juwenalia. O godzinie 15 kieleccy studenci otrzymali klucze do miasta Kielce. Za chwilę rozpoczną się igrzyska, w których zmierzą się studenci Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Zaraz potem odbędzie się pokaz mody juwenaliowej. Zapytaliśmy studentów, co sądzą o dzisiejszych wydarzeniach. Słuchajcie, powiedzcie mi, co się Wam najbardziej podoba w tegorocznych juwenaliach? No na pewno nie pogoda, że tak to ujmę, ale nie, atmosfera jest ogólnie bardzo spoko, ludzie są bardzo przyjaźni, no i cóż jeszcze więcej no powiedzieć, no ogólnie atmosfera jest najfajniejsza jak dla mnie, że mimo tej pogody ludziom się chciało wyjść z domów i ten, i tu przyjść po prostu. Słuchajcie, tegoroczne juwenalia, co Wam się najbardziej podoba? Co nas... Pogoda. Pogoda, nie, musimy czerpać po prostu pozytywy, z tego, że jest deszcz, ale przynajmniej jest super, jesteśmy wszyscy razem na rynku. Jest ekstra, mimo że nie świeci słońce, ale jest i tak pogoda ducha. Juwenalia trwają już od poniedziałku, kiedy to w godzinach wieczornych miało miejsce wielkie grillowanie w miasteczku studenckim UJK. Dzisiaj czeka nas jeszcze koncertowy maraton na kieleckim rynku od 16:30 w programie Lux Torpeda, Organek i Ira. Na tym jednak nie koniec. Już jutro o 12:00 Uniwersytecki Dzień Zdrowia i warsztaty z Mateuszem Banaszkiewiczem w studenckim klubie w SPAK.